Nowo wybrane samorządy będą funkcjonowały w oparciu o znowelizowane przepisy. Zmian w prawie regulujących działalność rad wszystkich szczebli jest sporo, a do najistotniejszych dla mieszkańców należy obowiązek transmitowania obrad rajców w internecie. Ustawodawca zadbał również o tych obywateli, którzy nie będą mogli na żywo śledzić transmisji internetowej. W biuletynach informacji publicznej musi być udostępniony audiowizualny zapis posiedzenia każdego samorządu. W Suwałkach transmisje sesji Rady Miejskiej są realizowane od dawna. Nie będzie zatem problemu z udostępnieniem zarejestrowanego posiedzenia. Podobnie jest w przypadku Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jednak dla wielu gmin i powiatów to nowość. Suwalski Powiat Ziemski również od kilku miesięcy przygotowywał się do realizacji nowego obowiązku. Te przygotowania trwają właściwie już od stycznia tego roku, ponieważ Sejm przyjął ustawę 11 stycznia i od tego czasu wiadomo, że ta ustawa wejdzie w życie i weszła i czyniliśmy przygotowania właśnie do transmisji obrad sesji w internecie. Przygotowania polegały między innymi na rozpoznaniu cenowym, na wybraniu odpowiedniego urządzenia i tym zajmował się nasz informatyk i te przygotowania są na etapie już teraz końcowym. Lada dzień będziemy właśnie testowali urządzenia i odbędziemy próbę generalną. Na realizację transmisji i późniejsze udostępnienie powiat suwalski musiał wygospodarować nieco pieniędzy z własnego budżetu. Transmisja będzie na żywo. Wszyscy, kto będzie chciał, obejrzy sobie obrady sesji na żywo. Natomiast później będzie to zarejestrowane i umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, Powiatu Suwalskiego, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej. Są to pewne koszty, czy duże, to trudno to oceniać. Były propozycje różnego rodzaju firm zewnętrznych. No, była bardzo duża rozpiętość w ofertach cenowych. Natomiast my do tej pory wydaliśmy około 16 tysięcy złotych na zakup urządzeń właśnie nagrywających, rejestrujących obraz, dźwięk, jak również do głosowań. Transmisje i dostępność do zarejestrowanych posiedzeń mają ułatwić obywatelom dostęp do niezbędnej wiedzy o poczynaniach radnych. Niewątpliwie wzmocnią kontrolę społeczną nad działaniami lokalnych władz. Może też staną się zachętą dla samych rajców do tego, by należycie wywiązywali się z uzyskanych mandatów. Drugą z niezwykle ważnych zmian jest udostępnienie mieszkańcom informacji o tym, jak poszczególni radni głosowali nad podejmowanymi uchwałami. Już jesteśmy po pierwszych testach. Przygotowania są na etapie już zupełnie końcowym. Jesteśmy przygotowani do imiennych głosowań. To będą głosowania jawne, natomiast tajne będą odbywały się w sposób tradycyjny, jak do tej pory. Dzięki tej zmianie każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, w jaki sposób wybrany radny zagłosował w sprawie uchwał kluczowych dla lokalnej społeczności. Nie ma wątpliwości, że wyborcy za 5 lat skrupulatnie rozliczą swoich radnych z trwającej 60 miesięcy działalności.